coraz więcej krajów decyduje się znieść obostrzenia związane z przemieszczaniem się, a wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, z obowiązkowej kwarantanny i wymagań związanych z posiadaniem aktualnego testu COVID zrezygnowały m.in. Albania, Czarnogóra, Hiszpania czy Chorwacja. Nie oznacza to jednak, że w tych miejscach możemy beztrosko planować wakacje. Jadąc tam samochodem, musimy brać pod uwagę m.in. przejazdy tranzytowe przez terytoria innego państwa, gdzie przepisy mogą być już zupełnie inne. Drogi dojazdowe na Słowację zostały odblokowane przez stronę słowacką pod koniec maja bieżącego roku i obecnie można na Słowację dostać się wszystkimi dostępnymi szlakami komunikacyjnymi. Natomiast właśnie Słowacja wprowadziła tak zwany semafor turystyczny. Zachęcam Państwa do wizyty na naszej stronie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, stronie internetowej, gdzie są zawarte szczegółowe informacje. Wjeżdżając na terytorium Słowacji mamy obowiązek wcześniejszej rejestracji planowanego pobytu. Za pobyt nie uważa się natomiast przejazdu tranzytowego wykonanego w ciągu maksymalnie 8 godzin bez zatrzymywania się, z wyjątkiem tankowania na stacjach paliw lub przebywania w strefie tranzytowej lotniska. Istnieje także szereg zwolnień z obowiązującej kwarantanny. Tutaj mamy do czynienia z rodzajem szczepionek, z okresami obowiązywania, także są to kwestie zawiłe, skomplikowane i dlatego odsyłam na naszą stronę, gdzie są szczegółowe informacje na ten temat. Warto także zwrócić uwagę na przepisy obowiązujące przy przekraczaniu granicy Polski. Trzeba pamiętać o tym, że wjeżdżając do naszego kraju, także po pobycie na wakacjach obowiązuje nas kwarantanna. Mamy obowiązek kwarantanny i istnieją kategorie zwolnień. Albo mieścimy się w kategorii wykonywania czynności zawodowych, służbowych, zarobkowych, jesteśmy pracownikami transgranicznymi, więc tutaj korzystamy ze zwolnień na podstawie przepisów. Natomiast również okolicznościami zwalniającymi jest posiadanie negatywnego wyniku testu, jeżeli chodzi o granicę wewnętrzną, natomiast również na przykład zaszczepienie. Tylko tutaj przypominam, że to muszą być szczepionki zaakceptowane w Polsce i również zachowanie pełnego cyklu szczepień. Takie okoliczności nas zwalniają, również status bycia ozdrowieńcem, przejście właśnie tutaj zachorowania i tego całego okresu z tym związanego. Natomiast też do szczegółowych informacji zachęcam do zapoznania się na naszej stronie internetowej. Straż Graniczna wciąż prowadzi również kontrole sanitarne. Warto więc posiadać przy sobie dokument potwierdzający na przykład przebyte szczepienie przeciwko COVID. Każdy wiarygodny dokument, który zaświadcza o poszczególnym statusie. Teraz mamy do czynienia również z tak zwanymi paszportami covidowymi i tutaj też zachęcam Państwa, którzy na przykład przeszli pełen cykl szczepień, do wydrukowania bądź ściągnięcia sobie na swój telefon specjalnego takiego zaświadczenia w formie elektronicznej i oczywiście w ten sposób właśnie udokumentowania funkcjonariuszom. Jeszcze inne przepisy obowiązują przy przekraczaniu granic wewnętrznych strefy Schengen, a inne granic zewnętrznych. Warto to uwzględnić, planując własną podróż.